Rozmawiam z Pawłem Banasiem, radcą prezesa NIK, o niedawnej wizycie prezesa Jezierskiego na Litwie. Zaproszenie przyszło od Najwyższego Organu Kontroli Litwy i trzeba powiedzieć, że przyszło we wcale nie najłatwiejszym momencie, jeśli wziąć pod uwagę relacje między oboma krajami między Polską a Litwą. Relacje między Polską a Litwą w ostatnich latach z różnych względów historycznych, językowych, medialnych są trudne i y, y, relacje między najwyższymi organami kontroli są jakby y, zaprzeczeniem tych trudności. Ta sprawa była przedmiotem rozmowy prezesa Jezierskiego z wicemarszałkiem litewskiego sejmu, panem Czesławasem Szeinasem, konstytucjonalistą, zresztą znakomicie y, orientującym się w prawie polskim, konstytucyjnym, mówiącym po polsku zresztą, i prezes jezierski ujął to w ten sposób. Te dobre relacje między na, na średnim szczeblu, właśnie na szczeblu takich instytucji, jak Najwyższe Organy Kontroli, są bardzo ważne, dlatego że ocieplenie w tych relacjach. Państwowych, w którymś momencie przyjdzie. I wtedy będzie na czym budować, będzie z czego korzystać. A już w tym momencie ewidentnie można korzystać z tych dobrych relacji koleżeńskich i zawodowych, jakie między polskim i litewskim najwyższym organem kontroli są. Relacje między obiema instytucjami kontrolnymi wydają się być rzeczywiście bardzo dobre. Litwini na przykład zdobyli się na bardzo piękny gest. Wcale nie taki oczywisty przy innych oficjalnych spotkaniach. Te dobre relacje widać było nie tylko w sferze merytorycznej, ale również w sferze symboliki pewnej. Pani prezes Szwedienej y, towarzyszyła nam, y, kiedy pan prezes Jezierski składał kwiaty na grobie naszego prezesa, y, Jana Żarnowskiego, na cmentarzu na Rosie. Bardzo miłym gestem było też to, że pani prezes towarzyszyła nam w krótkiej wizycie w Ostrej Bramie. Prezes Jezierski pojechał na Litwę z przesłaniem: Najwyższe organy kontroli pracują w imieniu obywateli i przede wszystkim dla obywateli. Czy ta idea jest również bliska Litwinom? Tak jest. To jest główne przesłanie, jakim, jakim koledzy z Litwy. Chcą się kierować. Chociaż trzeba powiedzieć, że niewątpliwie ta długa tradycja Najwyższej Izby Kontroli, dłuższa niż w przypadku Urzędu Litewskiego, pomaga również w bardziej samodzielnym kształtowaniu własnej strategii. Koledzy z Litwy, w niewątpliwie w większym niż my stopniu, zależni są od bezpośredniej współpracy. Z parlamentem i z rządem. Każdy najwyższy organ kontroli na świecie dzisiaj ma przed sobą jakieś wyzwania. Bardzo poważne wyzwania stoją przecież przed polskimi kontrolerami. Jestem ciekawy, z czym zmagają się kontrolerzy na Litwie? Jakie wyzwania stoją dzisiaj przed najwyższym organem kontroli tego kraju? Toczy się tam na przykład dyskusja między posłami na temat tego, jak traktować raport roczny, który przedstawia. Pani audytor generalna, i pojawiły się pomysły, żeby nieprzyjęcie tego raportu przez Sejm, przez Sejmas litewski, było równoznaczne z odwołaniem audytora generalnego. I to oczywiście jest pomysł, który się w jakimś czasie i u nas pojawiał i trzeba powiedzieć od razu, że jest to pomysł, który jednoznacznie przekreślałby niezależność. Najwyższego organu kontroli. Wtedy każdy zły wynik, nie, niekorzystny wynik kontroli, niekorzystny lub niechętnie przyjmowany przez większość parlamentarną, mógłby oznaczać dla najwyższego organu kontroli zmianę prezesa. Mechanizm bezwzględny, prosty i, jak powiedziałem, kompletnie rujnujący ideę niezależności najwyższego organu kontroli. Ale wspomniał pan, że takie pomysły pojawiły się również w Polsce. Mam nadzieję, że my mamy już ten pomysł za sobą, a koledzy z Litwy muszą sobie z nim teraz poradzić. Litewski najwyższy organ kontroli uczestniczy w tak zwanym przeglądzie partnerskim w NIK: kontrolerzy z Litwy na prośbę prezesa Jezierskiego, między innymi z Litwy, bo tam są jeszcze kontrolerzy z innych krajów, przypatrują się temu, jak funkcjonuje Najwyższa Izba Kontroli, jak działa w niej procedura kontrolna. I przygotowują na ten temat specjalny raport. Idea jest taka: popatrzcie na to, jak działamy i powiedzcie nam, co możemy zrobić lepiej. Jak ocenia pan udział Litwinów w tym projekcie? To zaproszenie Litwy do udziału w przeglądzie było bardzo dobrym pomysłem, jeśli chodzi o nawiązanie współpracy, o nawiązanie czy podniesienie poziomu wzajemnego zaufania. Ale również nauczenia się właśnie od kolegów z Litwy pewnych, pewnych metod. Koledzy z Litwy są znani z takiego ambitnego podejścia, z szybkiego przyswajania nowych metod pracy. Mimo, że Litwa jest krajem mniejszym, mimo że ich urząd jest urzędem mniejszym niż nasz, naprawdę dużo od nich można się nauczyć. Wizyta prezesa Jezierskiego na Litwie była okazją do podjęcia kilku ważnych tematów, merytorycznie związanych z kontrolą, z prowadzeniem kontroli. Była też okazją do wymiany doświadczeń, ale co według Pana, w Pana odczuciu było najważniejsze w tym ostatnim spotkaniu polskich i litewskich kontrolerów? Myślę, że naprawdę można było w czasie tej wizyty zorientować się, że bardzo dużo nas łączy, bardzo niewiele nas dzieli, i że obu instytucjom i obu krajom tak naprawdę, ta współpraca, dobra, wspólna współpraca jest bardzo potrzebna.